Ciekawe, czy są jakieś badania sprawdzające korelacje pomiędzy ilością występowania depresji a taką pogodą. Dzień dobry. Dzisiaj znowu dentysta. No ale do trzech razy sztuka, no teraz na pewno już będzie dobrze. Wczoraj było na temat profesjonalizmu, a dzisiaj już życie swoją historię dopowiedziało. Dzisiaj rano był u mnie serwisant, żeby wymienić taką głowicę w kranie w łazience, pociekła. Miała prawo. No i byliśmy umówieni na 8. Jest 8:15, pana nie ma. Ja do niego dzwonię, a on mi mówi, że o, jestem w Pruszkowie, jeszcze 15 minut mi to zajmie. No i spoko, no bardzo miły pan, w sensie grzeczny, ładnie ze mną rozmawiał. No i poczekałem na niego te 15 minut. Dodatkowo, czyli w sumie pół godziny spóźniony przyjechał. No tak sobie myślę, o ile bardziej profesjonalnie by wyglądał, gdyby zadzwonił do mnie w 7:30, mówiąc, no wie pan co, ale wyjechałem z domu, czy nie wiem skąd on tam jechał, czy od innego klienta, chyba z domu. Wyjechałem z domu za późno, będę u pana pół godziny spóźniony. Ja bym sobie wtedy zupełnie inaczej poranek ułożył. Naprawdę wtedy on by wyglądał bardzo profesjonalnie. Zabrakło w tej komunikacji dwóch rzeczy. Po pierwsze, zabrakło tego, żeby on zadzwonił z wyprzedzeniem, a jak już się mu z jakiegoś powodu nie udało, to jak już ja do niego zadzwoniłem, to powinien mnie przeprosić za to, że się spóźni, a to nie padło. Wiele osób ma problem z przepraszaniem, tak? W pracy czasami ktoś się na kogoś wydrze, bo nie jest w stanie poradzić sobie ze stresem swoim własnym, tak? Ale później nie pada słowo przepraszam. Tak jakby to było, nie wiem, oznaką słabości, że się kogoś przeprosi. No nie, to jest właśnie oznaką klasy, siły, pewności siebie. Słaby to jest ten, który nie przeprasza. Najlepsi to są ci tacy warszawscy kierowcy, co to mają Mitsubishi Lancera. A jadą 20 na godzinę. Mistrzowie świata.